Ja jest Andrzej Kmicic. To imię głośne w całej Rzeczypospolitej. Nie pójdę za człowieka, na którym ciążą łzy i krew ludzka. Chcę korony. Jezus. Żebym miał ścigać mego królewskiego brata przez całą Polskę. I tak go dopadnę. Potop jest jednym z najważniejszych filmów naszej kolekcji, więc w zasadzie od początku, kiedy pojawiły się narzędzia do digitalizacji, do rekonstrukcji, chcieliśmy zająć się tym filmem. Początkowo koszty takich projektów były ogromne, one w dalszym ciągu są bardzo wysokie, ale wiedzieliśmy, że ten właśnie film powinien mieć tą największą uwagę i zastosowane powinny być najlepsze środki techniczne. Potop przeznaczony był przede wszystkim na ekrany i dla ekranów kinowych. Jest to szeroka panorama. Były nawet kopie na taśmie 75 mm. Pierwszy polski film stereofoniczny. Minęło 40 lat. Wszyscy ci, którzy wtedy jeszcze się nie urodzili, jak i ci, którzy jeszcze byli za młodzi, żeby pójść do kina, mieli szansę zobaczenia Potopu wyłącznie w telewizji. Na małych ekranach. Udało się film zdigitalizować w studiu Orka. Następnie zbieraliśmy pomysły i środki na rekonstrukcję. W tym czasie zrodził się też pomysł i odważna inicjatywa pana Jerzego Hoffmana, żeby oprócz rekonstrukcji i digitalizacji tej wersji oryginalnej z 1974 roku zrobić film nowy na bazie tego starego, czyli przemontować go tak, aby ze względu na mniejsze gabaryty i bardziej dynamiczną formę mógł on być znowu puszczany w kinach. Ja nie należę do reżyserów, którzy z trudem rozstają się z materiałem. Zawsze przy stole montażowym, kiedy jeszcze montowało się nożyczkami i sklejarką, cieszyłem się z każdego metra taśmy, który szedł do kosza. Bo im oszczędniej się mówi, tym lepiej. Kiedy już spotkałem się z producentką, z Elą Wysocką, I ona zaczęła o tym mówić, jak już ten projekt jest zaawansowany, że już jest digitalizowany, że jest fantastyczny obraz i jak bardzo z pasją o tym wszystkim mówiła. Ja mówię w pewnym momencie, Ela, a przecież to jest relikwia, przecież nie możemy tego ruszyć w ogóle. W ogóle jak? Przecież nas zabiją. Ja jest Andrzej Kmicic. Nie pójdę za człowieka, na którym ciążą łzy i krew ludzka. Oneira. Ona ciebie miłuje. A skąd was wiesz? Przeklinam go. Amen. Żaden dystrybutor 5 godzin i 20 minut by nie wprowadził na ekran, a żaden widz takiego długiego seansu by nie wytrzymał. A chciałem im dać taki sam ładunek emocji, jaką przeżyli ich dziadkowie, ojcowie, starsi bracia. Myśmy sobie ustalili pewnego rodzaju zasadę, że przede wszystkim skracamy rzeczywiście wątki, że są wątki, które są słabsze i trzeba się ich z tego filmu pozbyć. Jednocześnie szukaliśmy nowych suspensów. Jeśli coś w Potopie było przekazywane widzowi, w sensie informacji na poziomie słowa, a jednocześnie ta sama wiedza była przekazana widzowi na poziomie wydarzenia, to wycinaliśmy słowo, a zostawialiśmy wydarzenie. To już pan Kmicic. Wysoki synale. Słodki Jezu, to pan Kmicic. To strzelbą mnie witacie? A który to pierwszy strzelił? Sam się strzelił. Strzelił? Przecz! Na Boga! No właśnie, naprawdę mój krewniak! Mów mi wuju! Proszę wstać! Brać! Ja jestem Kowalski. A to jest pani Kowalska. Ja to niech baron się sprawi! Kiedy pierwszy raz oglądaliśmy z Jerzym Hoffmanem w montażowni film i zaznaczyliśmy sobie, co wyciąć, co zostawić, gdzie szukać zmian i doszliśmy do sceny pojedynku między Kmicicem a Wołodyjowskim, ja sobie myślę, jak ja teraz mam tą scenę przemontować? Jak w ogóle dla wszystkich ta scena jest tak ważna? Dla mnie tak samo jest ona ważna. I kiedy doszliśmy do tego, że oglądamy, nie, tego nie można zmienić. To jest coś takiego, że to jest nienaruszalne.
Jeśli ta scena w jakiś sposób jest ikoną polskiego kina, to ona tą ikoną musi zostać. Jeżeli montażysta nie ma takiego absolutnego poczucia rytmu, powinien po prostu zmienić zawód. No, nasz Kot Baskowski ma, dokonując skrótów, nawet w zachowanych scenach, zachował wszystkie wartości tego filmu. To, z czym musieliśmy się zmierzyć, to właśnie rekonstrukcja filmu, która trwa 5,5 godziny, czyli jest bardzo dużym materiałem do rekonstrukcji. To było pierwsze wyzwanie, ale też zależy nam, oprócz tego, żeby powstała kopia cyfrowa, zabezpieczyć ten oryginalny artefakt. Polega to na tym, że zespół specjalistów z Filmoteki Narodowej, konserwatorów, przegląda cały film, naprawia archiwalne sklejki, archiwalne naprawy perforacji, sprawdza, co jest wytrzymałe, co należy wymienić. Materiał jest czyszczony mechanicznie i dopiero wtedy, po takich zabiegach konserwatorów, jest skanowany. Ta praca konserwatorów jest też ważna, ponieważ ona oszczędza pracę później tych rekonstruktorów cyfrowych, którzy już pracują na plikach. Pan profesor Jerzy Wójcik był z nami od samego początku. Był zainteresowany nie tylko tą fazą artystyczną, estetyczną, ale już od tych pierwszych technicznych działań chciał w tym projekcie uczestniczyć. Dlatego nadzorował już proces digitalizacji na samym początku. Już wtedy podczas digitalizacji następowała wstępna korekcja barwna, która miała na celu niwelowania tych zmian kolorystycznych, które wynikają ze starzenia się materiału filmowego. Jak wiadomo, te filmy blakną pod wpływem upływu czasu, temperatury, wilgotności i starzeją się nierówno, także film zmienia swoją gamę kolorystyczną i w zasadzie poza autorem nikt nie wie, jak ten film miał wyglądać, a zależało nam przede wszystkim, aby ostateczny wygląd tego filmu i w tej wersji oryginalnej z 1974 roku i tej wersji nowej odpowiadał dokładnie intencjom autora. Takie przywracanie świetności polskiemu kinu myślę, że jest fantastyczną sprawą, że sam kiedy zobaczyłem Potop w odświeżonej wersji, kiedy zobaczyłem go odrestaurowanego, to nie mogłem uwierzyć, że ten obraz tak wygląda. Ja bym chciał, żeby polscy widzowie podeszli do tego w taki sposób: mam inną wersję, mogę się temu przyjrzeć, zobaczyć, co ktoś zrobił. I cały czas jest to głos reżysera, głównego twórcy. Ja myślę, że to był w ogóle największy projekt filmowy w historii polskiego kina. Ja jest Andrzej Kmicic. To imię głośne w całej Rzeczypospolitej. Chcę korony. Jezus. Żebym miał ścigać mego królewskiego brata przez całą Polskę. I tak go dopadnę.